Witam, witam serdecznie, ze mną Lord Markus z Spellforce 3. Siema, siema, w urodzinowym odcinku. No, wszystkiego dobrego, żeby nie było. No. Także tak, będzie prawdziwe miasto. Ostatni pojedynek z 6 raz między mną a Lordem Markusem. Później najwyżej się zrobi kampania, to w dalekiej przyszłości, albo się zrobi pojedynki tytanów innych. No, zobaczymy, jak to będzie z czasem i innymi rzeczami. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Możemy w dawnym mieście. Będziemy wysyłać te pajączki dla siebie i ten żniwiarz będzie zbierał te dusze. Tak będzie najszybciej, bo po co czekać i... Bo tak, jest mało przeciwników na pewno. No to właśnie, to ci proponowałem ostatnio właśnie, że pajączki mi się wydaje, że będzie najlepszą opcją. Tylko jaki koszt jest tych pajączków? Wiesz, ile byś musiał tych pajączków stworzyć? 6 żywności. No tak, nie wiadomo ile zwierzaczków jest. I co, pojawił ci się komunikat o mrocznych elfach, czy grałeś nimi kiedyś? Akurat mi się nie pojawił, bo kiedyś grałem. I co, zagrasz strażnikiem Nora, czy żniwiarzem? Kogo zakon wybierz? A, zobaczymy. A mało mają budynków, ci powiem. Mało, strasznie. I ta plaża, kuźwa. A muzyczka w ogóle jest. Musi być. Pająk kosztuje 6 żywności, a zjawa 4. A zjawa w sumie je. Zjawa ma jakąś specjalną umiejkę, którą zdobywasz w danym budynku, to ci tyle mogę powiedzieć. Zobacz, że te zjawy będziemy wysyłać. Zobaczymy jeszcze. A zjawa ile kosztuje? Mniej. 4. A pająk ma 6. To mi się wydaje, że chyba zjawa będzie lepsza, tańsza. Dobra, najpierw sobie pobudujmy budynki, a później będziemy zbierać sobie pająki. Bo iglica kosztuje 20 kamieni, 10 drewna, ale to na technologii drugiej. Ogólnie też sprawdzałem, bo niektóre czary też się płaci za duszę, nie? U bohaterów. Mhm. Ja mówię, ja pierdolę, kurwa, pojebało kogoś. Marnować czary, żeby kuźwa mieć. I tutaj niestety nie mamy księżycowego srebra, ani Ari, za to mamy duszę. No tak. Właśnie wymyślili twórcy. Mroczne elfy zbierające drewno. No ciekawe to właśnie zrobili nawet. Już nie, a ja nie... Bezimiennych, bo nie dostępujesz to, co tam jeszcze ci się nie podobało w wad bezimiennych w dwójce? Mało budynku mają i troszkę mało armii. A nie umarli bestie, co mam powiedzieć? Jakie bestie, co? No, nie umarli bestie, no te mauzolea, sale wojenne, harpie, nie? No to też są to komputer nie migra, to mam wyrąbane. Tak? Tego teraz mod, że możesz nimi sterować. To wiem, coś tam mówiłeś. No, każdy teraz w te mody w sumie gra. Nagrywają nawet, nie? Dają na Steama zdjęcia. No spoko, nie? Ach, to mamy swoją połowę, ja mam swoją połowę, ty masz swoją, fajnie oddzielone. Pośrodek, żeby się do siebie dostać. No, dokładnie. No, a nie tak ostatnio trollami. Ktoś mi zabrał moją połowę. Ty mi zabrałeś, jak zawsze. Złodziej. I robiłeś, czemu nie podeszłeś tam? Ja sobie normalnie przechadzam. Myślę, czy zakon zajął te tereny, czy nie. Myślisz, że będzie tutaj wiwerna, czy co innego bardziej? I'm sorry. Może coś innego być. To jest jakąś takie może meduzy albo coś. No, meduzy. Ja jeszcze w ogóle nie spotkałem w tej grze meduzy. No są takie. Pewnie w kompanii były. Co, pewnie unieruchomienie?
Dokładnie. Frytce są słabsze. No, żelazo tu jest. Gdzie tu kurwa jest żelazo? Co tutaj? Kurwa, jeszcze muszę mieć technologię 2. The Exalted Father's reach is boundless. A chcesz sobie jakiś meczek dwójce sobie pyknąć na multi? W sensie na... Jak będzie czas, to możemy coś ogarnąć. A, chyba że masz robotę jakąś jeszcze. No mam trochę do ogarnięcia jeszcze, bo tam przygotowuję dla elektryków, wiesz, miejsce pod prądy i... Naprawa? Proszę? Naprawa jakaś? Bardziej budowa. A, i zobacz, jak pokonujesz przeciwników, to zobacz, nad nimi jest takie jakby świecidełko, nie? Ja wiem. Ja grałem w dodatek kiedyś. No. Ale niestety tylko żniwiarze mogą, jak pokonują jakichś wrogów, nie ma innego niestety sposobu, no cóż, trzeba sobie radzić. Jak to się mówi. Ach, ta technologia 2. Ty też sobie już ulepszasz? Już ten ratusz? Na razie nie. Dobra, sobie pójdę do góry. A nie, to nie jest dusza, to jest echo. Echo. Ja, kurwa. Echo zbieramy. Dobra, jedna iglica. Pyk. Sale tortur. O, i pamiętamy, bez teleportu i bez wież. O, niech będzie. Ja, możesz pokazać tylko, jak wygląda ta strażnica, bo to jest wieża, nie? A to w kompanii kiedyś pokażę. Ho, 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 kiedyś. Tutaj są meduzy, no, tak mówiłem. Meduzy? A jakie mają czary? Bo ja jeszcze nie dotarłem. W sumie nie wiem, musisz sobie tam zobaczyć. Nie pamiętam, czy ona w ogóle miała czary jakieś. Może podejdź, zobacz. Zapytaj się. Yes. Pozwolę ulepszyć jednym. Just give the word. Building completed. A przynajmniej ci chociaż są normalni, bo mają chociaż po 3 sloty robotników albo po 4 niż te trolle. Jeszcze mogą ulepszać budynki, żeby mieć więcej. No, czy masz później czas, żeby szukać robotników czy coś? Bo wiesz, trochę to miejsce zajmuje jednak. No. Żywność, karmieniarz. A wy o której z Grimlin w ogóle graliście? O 20 wtedy? No coś... Chyba coś takiego... Chyba, nie pamiętam dokładnie już. To było kilka dni temu. Pewnie po pojedynku z areny. Właśnie nie, chyba nie. Obolicie? Pogramy są możliwe, że dzisiaj. A chcesz na Demonsie pograć w ogóle? Tego mu... Na Demonsie nie było tych problemów z teksturami. Także możliwe, że... Graliśmy na Glenshire chyba? Chyba tak, na Glenshire, tam gdzie są w sumie dla 6 graczy mapa. O, mam ogólnie Tytana i kurwa, to echa, 75 żelaza i 75 żywności. To echa, kurwa. To nawet tylu przeciwników tu nie mamy. Cóż, może być bez Tytana. Jest powiedziane, że musi być. Nie wiem, ile chcesz w sumie wysłać, czy tylko chcesz na ulepszenia, czy na Tytana w sumie chcesz mi wysłać. Ja też mogę ci w sumie wysłać jednostki, nie? Żebyś tam też miał te echa. No, to się ogarnie później.
Ale trochę twórcy chociaż gry mogli pomyśleć, że chociaż tutaj na multiku mogli zrobić, że można uśmiercać własne jednostki, jak to jest w jedynce i dwójce, a nie, kurwa, tylko czekasz, aż przeciwnik ci zabije je. Trochę takie, za jaką ci powiem, słabizna. No, nie można nawet ich sprzedać chyba. A, mam dwóch kupców. To ciekawe. Można by zmienić inne ceny. Niskie ceny mają. Chyba nie wiem, czy mi został ten jeden średni przeciwnik. Nie wiem, kto tam jest. Nie wiem, czy ta ten sam? Inny? O. Jakaś meduza. Dwie meduzy. Palowniki. Łowczyni. A silne one jakieś są według ciebie, czy takie? Mają 1500 HP i jedna. One są na dysa. Nie wiem, czy mają jakieś moce. Zero. Pewnie. Dobra, drugi bohater, żniwiarz. Ale przynajmniej miła niespodzianka, że jak to się mówi, widzowie, niedługo będzie kolejny odcinek, pokonamy dwóch przeciwników. No, bo Lord Marko nie pokonał Tiary, ale za to właśnie, gdy ja hostuję grę albo Grimmie, no to będzie mógł po prostu pokonać się przeciwników, co my. Także spoko niby. Widziałem, że jestem blisko pokonania. Mały paseczek jakiś został, a dziwnie kuźwa rósł zamiast maleć. A u mnie bo tak patrzyłem, to na cały czas ma tą regenerację HP. Dlatego używam tych magicznych pocisków, bo to niby ona się regenerowała za ten czas, ale niwelowały te właśnie jej obrażenia, ten magiczny pocisk. Czyli co, nie używać ich? Czego? Nie no, ja używałem. Dzięki temu chyba udało się ją pokonać. Dobra, mam już dwa echa. Tutaj mam następne. Też się zbierasz pomału? Mhm. No, ulepszenie. Grabarz, długie żniwie. Grabarze zyskują dodatkowe zdrowie. Oczywiście grabarzami nie możesz atakować, to tylko jednostka zbierająca niestety. Jeżeli chodzi o rasy mroku, to którą na razie najwyżej oceniasz? No, orkowie są silni, bo mają jeszcze możliwość tworzenia jednostek w swoich tych przyczółkach. No. A jeżeli chodzi o trolle? No. Oni są też bardzo silni. Ale mrocznacze też mają spoko nawet. A zobaczymy, jak pójdzie mrocznymi elfami, jakie one mają tam silne jednostki. Ja mam tylko dwa portale w sumie, a ty? No też. Te obeliski. No i dobrze. Over here. We move with swiftness. The Exalted Father's reach is boundless. Szkoda tylko, że nie można mieć więcej echa, tylko że za jednego pokonanego masz przynajmniej jedno echo. Tartak mogę ulepszyć tylko w duży tartak.
listening. Ale tortur, wywiadowca, śniący. O, śniącego masz. No wiem. Przebudź się, o śniący. Just give the word. The dead are with us. Your will shall be done. Ej, zrobię ci fajną niespodziankę, Zakon. Ej, wyślij jedną jednostkę na środek, pokażę ci jedną fajną miejkę jednej jednostki. Zaraz, tylko mi się zrobi. No, na środek, to dobra, to gdzieś tutaj. Ej, mi pokażę ci jej fajną umiejętność. Powiedz kiedy. A czekaj, robi się. Dobra, przywołam. Leć na środek. Pokémon. W ogóle jest lepszy. Ile mi brakuje? 20 zaraz. Poczekaj, tam z jednostką jeszcze zobaczę w kuźni, czy tam coś się ulepsza, nie? Został chwilkę, dobra? Widziałeś, gdzie mam jednostkę w ogóle? Po środku pewnie? No gdzieś niedaleko tej takiej czaszki z małymi rogami. Średnia czaszka. No, coś takiego. To zaraz. U ciebie też tak się buduje? Tak ciężko? U mnie tak wszystko prawie ulepszyłem, mi się czekam, bo drewno tak słabo jest. No niestety tutaj powoli co się tak buduje. No takie niestety są mroczne elfy. Powoli, pomału, ale się robi. Kuźwa, 15 drewna jebanego. Co oni kurwa robią? New technology. No, ale tutaj dość ciekawie tak mówią. Brakuje jest master. Master. Brothers, get ready. Don't fuck me, man. Tak by właśnie powiedzieli. W sumie, jeżeli chodzi o echa, to jedynie byśmy mogli zrobić pierwsze cztery jednostki. Zjawy, tarantule, wywiadowców albo śniących. Bo tak to byśmy musieli co chwilę zbierać, żeby mieć na inne jednostki, bo tak. Skakuny... Nie, w sumie skakuny też możemy. Niestety nie możemy tych elitarnych, na przykład kilotony są za echa, bazyliszki są za echa, heroldzi nora są za echa i plugastwa są za echa. Jedynie możemy żuki plagi robić. No to tak trochę ci powiem, tak słabo trochę. Dobra, wyślę armię najwyżej, zobaczę jak mi pójdzie z tymi meduzami. Te zjawy według ciebie się w ogóle do czegoś przydają? No właśnie tak, na razie by tych nie używałem. Jeszcze to nie w myślach mają moc. Ja użyję nieśmiertelności jak kurwa ten ork bohaterów. Wytrzymałe są strasznie, kurwa. A jedna padła. Ale ci o meduzy? Jo, strasznie wytrzymałe, ci powiem. Kampanii też takie męczące są? No, troszeczkę. Coś ten styl właśnie. Co, dały ci w kość w kampanii? Leży gdzie? Na początku to każdy bohater jest słaby, potem już jest, wiesz, lżej.
research has yielded a new technology. To, żebyś zajął się przy się. Dobra. No. Kurwa. Jeden bohater mi tylko został, jedna meduza z tych czterech. Strażniku Nora, nie zawiedź mnie. Bek. Ej, wyślesz mi jeszcze cztery tarantule na te drugie przejście? Potrzebuję czterech, albo chcę ci pokazać tą, te ulepszenie, te ciekawe, do tej jednostki. Chcę przejdę Haroldem Nora i tam zbiorę te echa. No, wysłałem tam na środek. Dobra, idę z bohaterami tu, tu i z tym, zbierającym. Masakryczne, nawet za ulepszenie jest echo. Tak nie powinno być, ci powiem. Otóż... No cóż, najwyżej nie pogra niektórymi jednostkami. Co innego u troli było, bo tam od razu tylko, żeby tytana mieć, to trzeba było tylko tu 10, a tu za wszystko masz echo prawie. No tak. Yes. Tartank. Tartank, dziecka. Ile trwa odcinek w swoim stoperze? 21 minut i parę sekund. Mam już w sumie czwarty level, nie wiem jak ty. No też czwarty. Do you need a summoning? Lepszenie. Elegancko, czysta robota. Elegancko, jest master. Dobra, zdobędę te echa. Gdzie masz te pajączki? No, nie wiem czy je widzisz. My jest niedaleko od tego, nie wiem, podejdzie pod tą twoją bazę. O, widzisz tutaj? A, tu jesteś, ja myślałem, że z drugiej strony. Czy... Nie, z tej strony. Dobra, idę. Nikt to by je zabił? No, chcę zdobyć echa, bo potrzebuję fajnego ulepszenia, który pokazać, nie? Ale jedną jednostkę możesz odsunąć, żebym ci na nią pokazał. Zjawę odsunę, zostały mi tylko te cztery pająki. Chcę oddal się z nią gdzieś tam dalej. W sumie no. Tarantula i tak mi... Jakbyś miał, nie wiem, 200 tarantul, to już w ogóle. Nie, ja zawodzi z tym questem. To jestem co mocą. Questem, kurwa. Czekaj, zaraz ci pokażę. Chodzisz o tą aurę zbierania duszy? Co? Nie. No i nic nie widzę, bo znikło. No i co? Bo ci zginęli. Czekaj, czekaj. Zaraz zobaczysz, wyślę ci przyjaciela. Mroczna świątynia. Przyjaciel. Przyjdzie do ciebie fajny przyjaciel. Się przywitać. Powiedz kiedy. Szybko się robią. Bardzo szybko. Niestety zajecha, ale warto. Żebyś wiedział, co potrafi. I już leci. Przygotuj zjawy. No. Poznaj Pokébola. No czeka na niego właśnie. Ok.
pokebola, to pewnie taka kulka, o to ci chodzi? Nie, no co ty, zobacz. Nie, chyba powinieneś go widzieć. Pokebola. No to ta kulka. No to ta kulka. Boju. No tylko, że właśnie ona wybucha właśnie. Kurwa, dobry pokebol. A niestety jest za echa, nie? Pokeball! Ale to chyba wybucha, jak do niego podchodzisz. Mhm. Pokeball, używam mocy zwiadu. Siema. No, nie wyszło ci. Ja robiłem moc zwiadu, a nie moc ataku, bo to jest różnica. No, na pewno. Oczywiście. Ja bym cię nie zaatakował. Mhm. Zawsze tak mówisz, kolego. Tu mam wszystkich. A jak tobie idzie z surowcami, też ciężko? No troszeczkę, ale powoli się zbiera. Niestety w tych fortach niestety nie zbudujemy jednostek, jak to było poprzednio. U orków na przykład. No u troli też nie mieliśmy. Nie, tylko u orków była taka możliwość. No tak. No. Aż to bardzo ciekawe było według mnie. To co, chcesz sobie wysyłać te pajączki, czy jeszcze czekamy, aż sobie ulepszymy przynajmniej mniej więcej w połowę? No ja mogę wysyłać te pajączki. Będę w tym samym miejscu wysyłał. Dobra, ja... Albo zjawy. Tylko... Nie wiem, może zjawy, bo te zjawy praktycznie nic nie robią. Możemy tylko zbierać te echa w sumie na ulepszenia, bo na nic więcej nas nie będzie w sumie stać. No... Na Tytana to już w ogóle nas nie będzie stać, no niestety trzeba z czegoś zrezygnować, jak to się mówi. No jak za każdego Tytana chcesz zbierać 100 albo za którąś jednostkę, ja ci powiedziałem, których jednostek na pewno nie będziemy mieć za te echa, nie? No wiem. 6 jednostek, kurwa. Po prostu musisz przeboleć to, że nie będziesz miał Tytana i tyle. No i tak wygląda jak pająk, który produkuje pająki. A przeczytałeś upgrade'y, jakie mają te dane jednostki w kuźni? No... To się tam czytałem, no... Jak tam czytałeś, czyli nic. To większość za echo. Większość, niestety. A masz jeszcze jakieś echo, nie? Czy już wydałeś na coś? No, wydałem. Rafineria. Prowadzenie badań nad zaawansowaną technologią. Dobra, to sobie wezmę rafinerię. Przynajmniej rafinerię z jednego robotnika przynajmniej. Yes. Mhm. Generalnie ile ty chcesz pająków mi wysłać? Wysłałem 9 znaczy się i mam jedną zjawę. Dobra, na razie starczy, ja ci zaraz też prześlę z 9. Dobra, już mam cytadelę. Dobra, ja po drugiej stronie prześlę ci 9 pająków, nie? Na razie 9 nam starczy. Mhm. 5, 8, 9, dobra. Chcę weź tą zjawę, nie? Co zbiera. A ja idę ze swoją armią na drugi brzeg, żeby mhm. Ale to jest dobrze, przynajmniej jest chociaż upgrade w kuźni i najwyżej rafineria, więcej upgrade'ów nie ma. Tak powiem. No zgadza się. Mi został tylko jeden fort do upgrade'u, kuźnia. W sumie tylko kuźnia i to. A tobie? Proszę.
A tobie ile zostało upgrade'u? Mi tylko jeden fort i kuźnia. Upgrade'y. I rafineria. No, w rafinerii zostało tylko ten, zwiększenie populacji. No i w sumie w kuźni mam najwięcej do ulepszenia, ale to znaczy nie wiem, czy będziemy tyle zbierać. Nie wiem, zobaczymy. Ile nam się uda echa zrobić tyle? No nie musimy co chwilę tworzyć pająku, bo też to trochę przedłuża rozgrywkę. No ile nam się uda, to ile się uda, nie? Mhm. Po prostu wykorzystaj echa na przydatne jednostki i tyle. Oczywiście nie na samobójców, nie? No. A, napierdalamy. Zakon patrzy na umiejki moich bohaterów, pewnie mu pokazuje. Czytanie w myślach. Ja popatrzyłem dopiero. Co robisz? No hero, mój strażnik Nora ma czytanie w myślach. A nie wiem czego użyjesz, nie? Oszustwo. Kurwa. Czytanie w myślach, a nie wiem co zaatakujesz. Ja pierdolę. Miksturka taktyczna, nie ma. No i? No są już pająki, możesz sobie iść pod nie. Ale w której stronie dajesz? Tam gdzie cała czaszka ja? Tej drugiej, po środku, są już, stoją, możesz podejść. No, dobra. Coś nie widzisz? Idę dopiero, bo mi się wydaje, że tam, myślałem, że koło bazy jej wydasz. Co? Nie. Mówiłem po środku. Kufa, tańczysz jednostkami, ja pierdolę. No bo tak by ci bohater by ci padł. Pyk, skażenie. Koronawirus. Zakon oberwał z mojego wirusa. Jestem ciekawy właśnie ile. No, skażenie w dałem im tarczę i w sumie stoją w miejscu. O. Także taki będzie lepszy sposób, żeby zdobywać te echa. Ja. I dać przeciwnikom, czy na twojej armii ten W. Czemu? No żeby stały w miejscu, tak jak moje jednostki. Gdzie masz te pająki? To są dobre. I shall get to work. Dobra. No, klikam to, atakuj. A gdzie masz tego swojego, co tam se zbiera te echa? No, jest tutaj. Fajna ćma, chyba. Aha. A pisze, że to żuczek. No, ten miecznik to śniący. Podobny do śniącego, którego znasz? O nie. Akurat nie. Dobra, ja sobie zbiorę. Ile tam otrzymałeś tego wszystkiego? Już będę patrzył. Nie, temu, bo mój bohater chyba też zbiera. Zbieranie duszy. Nie, bohater nie zbiera. Zbiera. Chyba. Który? O dobra, chyba nie. Nie, tylko może tamten ci zbierać. Czemy? Który musi dolecieć. Dolecieć, przelecieć. Teraz jest bardzo zboczony. Mam niby 10, 11. On mi proponował w Siedmiogrodzie rozpisz swojego bohatera. Yes. Co? Follow me. O, a co mówiłeś? Nie mam. Hey, Harry? Bohatera. Kto tu jest zboczony? Hey, Harry. No, se z nimi poradzisz. Tyka ci na ulepszenia? Hmm.
No niezbyt jeszcze. A jakie ci ulepszenie zostanie, żebym tak wiedział, ile ci tam przesłać? A 2, 3, 4 dostaną. Te ostatnie? Z dołu? No, coś nie z stylu, no. To ile pajączków chcesz? Mi się tak tam jeszcze z 10. Mamy 9 echa, brakuje mi tak 15, 1, czyli 16, 20, czyli tak, no, z 10 pajączków wyślij jeszcze. Dobra. I bez tytana, tak? Co? Bez tytanów. Zobaczymy. Jak chcesz, no, bo to... Chyba, że ten... echo, to tam nie wiem, nie... Chociaż nie wiem, ile wtedy echa by się zebrało. Myślę 5 zjawy i 5 pajączków, zobaczymy. Idę bohaterami, ja też ci prześlę. 10 pajączków ci powinno stykać. Orders. Dobra, wysyłam ci. A w sumie masz blisko bazę? W sumie czy tak też oddaloną jak ja? Oddaloną. No już widzę taki kąt tam kwadratowy na dole. A my nie próbowaliśmy na tej mapie, czy to była ta inna mapa? Bo coś mi się kojarzy. Co? Jak graliśmy elfami, czy to była ta mapa? Tak... Nie, nie, elfa, inna, inna. A była dużo większa mapa. A rafinerię masz wszystko już zrobioną? Aha. Oprócz tego. Oprócz populacji. Bo 200 maksymalnie jest także. Możesz zrobić coś. Później dostałem w sumie 3 ulepszenia. 20, 15, 20. To 40, 55 echa potrzebuję. Tylko pytanie, czy ty będziesz korzystał z tych jednostek, bo jednostki niektóre są za echa, nie? Wiem. A ty? Nie wiem, ja korzystam tylko z tych tańszych, no za echa nie będę marnował, bo jest i tak słabizna z nim. Albo będziesz dobra, czekał aż na pojedynek, żeby potem użyć ich, żeby tworzyć tytana, nie? Tak też tak możesz zrobić. No, odstępny Lord Markus jak zwykle. Pytanie, czy ty zrobisz samobójców, nie? Dobra, masz tu 5. Pokémon. Where do you need me? Ale tu nad twoim bohaterem też widzę, że jest czaszka, nie wiem czemu. No bo by taka umiejętność u niego. U tego żniwiarza. Zbieranie dusz, aura. Tylko że zbieraj echa z poległych istot, echo może wzmocnić twoje czary. Można zrobić maksymalnie 3 echa. Niby zbiera. Niby zbiera, ale też dla siebie może zbierać. Bo teraz jak podejdę do niego, używam tej aury. A, nie zbiera z nich. Po prostu te echa zbiera dla siebie i potem używa ich jako czar. Coś w tym stylu. Masz tu 2 następne i kolejne 2. Zobacz, ci styka tyle. Nie no, raczej nie będzie stakował, bo potrzebuje 55 echa. Nie wszystkie ulepszenia możesz od razu mieć, nie? Nie no, jak nie chcesz wszystkie ulepszenia, to możesz powiedzieć, nie? Czy ty chcesz korzystać z tych ulepszeń, nie? Mi to obojętne, ile tam się zdobędzie. Bo wiadomo, że jednostek wszystkich nie będziemy mieć. To już jest pewne, kurwa. A ty tworzysz jeszcze jakieś jednostki poza tymi pająkami, tak do siebie, żeby mieć jakąś armię? Czy tylko tą ci memię? Tworzę, tworzę. Ready and willing. Ja zobaczy, jak wygląda wywiadowca. Yes. Come here. Albo ten skakun. General, ready. Where do you need us? A jak on wtedy powie? Ach, jednak Kilton. No tworzę wszystko, to się da, nie? New technology. New technology. Hmm.
Kiedyś musisz sobie pobawić się w edytorze do dwójki albo trójki chociaż. Pajączki idą, jak ktoś, to musisz chwilę poczekać. Oba, no. Jakby to była ta mapka, gdzie graliśmy ludźmi, to wtedy byś miał sporo echa, bo tam było sporo przeciwników chociaż. Jakbyś miał tak oceniać, który jest lepszy z tych dwóch bohaterów, to którego byś tak lepiej uznał? Ja tam bardziej wojownika wolę. Nie wiem, jak tam preferujesz. Nie, to obojętnie. Ja zawsze spela, na przykład w jedynkę grałem z wojem, przechodziłem, a maga jedynie brałem połączenia z wojem tylko w oddechu zimy, bo niestety jest aren i ogniem się inaczej nie da. Yes. Za tamte pańki chociaż jedno ulepszenie zrobić? Udało ci się za tamte pająki jakieś jedno ulepszenie zrobić? Nie. Brakuje mi, bo mam 9 echa. To nie musi być wszystkich. To raczej nie będę już używał. Jo, plugastwa. We move now. Piechota walcząca na dystans, która zadaje pojedynczym celom ciężkie obrażenia i pozbawia je skupienia. W grze jest 40 czasu, nie wiem jak u ciebie w stoperze. Czy? Jak u ciebie w stoperze? Prawie koniec. 42 minuty. A, czyli prawie koniec. Jak ty, chyba, że robisz do 60 minut. Nie, do 60 to masz już godzinę. Oj tam, oj tam. Nie uczyliście w szkole? Ho, ho, ho. Zostaje ci dwa pajączki, jak coś, i dochodzą do kolejne. No spokojnie, kilka grupek tam przyjdzie i tyle. Ty też sobie możesz w sumie poruszyć. Tam ci wysłałem tam z kilka. Właśnie idzie jeszcze z Cytadeli. Gdyby by istniał surowiec jak dusza, żeby sobie wybierali na przykład studnia dusz, to by było ciekawiej nawet. No, a jak? I co, byłeś u kupca? Jeszcze nie. No, jeszcze jest drugi kupiec. No, zobaczę tam u jednego. No, masz tu 6 pajączków, żebyś miał tam na coś. Nie, pajączki kosztujące 5 groszy. Dobra, masz tu jeszcze 2 i zobacz, czy ci się uda. A czy nie będę ulepszał już w kuźni? Już nie? A jak tam oceniasz jednostki mrocznych elfów, jak tam widziałeś? Niektóre przynajmniej? Wydają się spoko. Ja nie widziałem, że zrobiłeś wywiadowców ani skakunów.
Brothers, get ready. There's work to be done. Good choice. Ready and willing. Dobra, to chyba tyle. Także to zakończę odcinek i widzimy się z Lordem Markusem w kolejnym odcineczku z pojedynku. Do następnego.